Hej, z tej strony Q, a to jest Dark Souls Remastered. I ciśniemy sobie, jesteśmy w tym ściekowym pomieszczeniu śmiesznym. Ogarnąłem sobie troszkę. W sumie to nie robiłem chyba nic ciekawego, jak was nie było tutaj przy mnie. Jedyne co zrobiłem, to ulepszyłem płomień. Piromancji mam plus 7, więc powinny być jakieś takie w miarę dipsy. Mam 10 butelek z Firelinka, plus ktoś odpalił ognisko, więc mam 11 w sumie. Całkiem spoko opcja. No i co, w sumie lecimy do Blighttown, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po drodze jeszcze u sklepikarki w ściekach kupiłem sobie trochę mchu. Tutaj kępkę fioletowego mchu i kwitnącego fioletowego mchu. Bo to jest dużo trucizn i toksyn, co prawda będę się starał wcale nie zarazić niczym, ale wiadomo, jakby jakiś HIV albo AIDS skoczył, to zawsze mamy kępki. No i dobra, zjeżdżamy na dół, no i tak wygląda nasze Blighttown. Pełne z desek, jakieś kurde pajęczyny na tych deskach, syf, smród, gnilizna, toksyny, trucizny, wszystko co najgorsze po prostu. Zobaczmy, tu mamy jakiś znak. Smoky. Możemy ich repostować czy nie? Możemy. Możemy ich zabijać od razu. Ale mają życia dużo. Dobra. Dobra, pojechany gościu. Ciasto z łajna, super. Dostaliśmy gówno z niego, że tak powiem. W przenośni i dosłownie. Chodźmy dalej. Powolutku, bo tutaj może być wiele dziwnych rzeczy. Tu jest kolejny ziomuś. Spróbujmy się z nim jakoś tutaj rozprawić. Wow, co za damage. Dobra, ciach. Coś zrobisz? Nie, on będzie krzyczał. To ja go za ten czas dipsuję. Widzieliście te krwawienie? To jest piękne. Trzy ciosy kataną powodują krwawienie przeważnie u przeciwników, które jeszcze wzmacnia te dipsy. No po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Dobra, póki się jeszcze nikt do mnie nie ruszył, to tam widać takiego pana jednego, widzicie? Jeśli dobrze myślę, to jest ten pan, który będzie strzelał we mnie takimi małymi strzałkami, jak z jakiegoś fletu. Aby mnie stoksynować, to nie jest miłe. Nic a nic. Dobra, rozwalamy tego typka. Dobra, rozwalamy typek. Tam chyba się coś ruszyło, tak, tam ktoś idzie już po drabinie. Żeby mi nakopać pewnie, tak? Tak coś czuję. Tam sobie ktoś idzie. No jasne, że biegnie tutaj. No dobra, poczekajmy. Skoro biegnie mi nakopać. Tylko, że biegnie w ścianę. No pobiegł w ścianę i jest do ściana. Dobra, mamy gościa. Okej, okay, mamy paru gości. To są nowi przeciwnicy. Trzeba uważać. Oni potrafią jakby wskakiwać na nas i nas gryźć niemiło. Au. Niepotrzebnie trochę tutaj zaryzykowałem też, jeśli chodzi o... Dobra, trzy ciosy i umierają. Okej, okay, trzeba o tym pamiętać. Tu mamy jakiegoś fejta, ale nie będziemy sobie go tutaj wołać. O, strzałki już lecą, więc trzeba szybko się chować za jakimiś... Okej, okay, jest. Rozwalamy typa. Plusem zabicia takiego typka jest to, że on się nie respi. Więc śmiało można takiego już zmontować ładnie. Dobra, trzy ciosy, gościu pokonany. Wow, tu się jeszcze pojawia. O, jak takie coś robi, trzeba się odsunąć albo szybko mu przerwać, bo on właśnie z tą animacją ostrzega, że się na nas rzuci. A te rzucanie się na nas nie jest tak, że możemy sobie zablokować to tarczą. Tylko on to przechodzi przez tą tarczę. I potem się dzieją dziwne rzeczy, jak na przykład pocałunki z języczkiem z takim gościem. A raczej byśmy tego nie chcieli. No bo popatrzcie na jego twarz, jak on wygląda. Nie wygląda jak ktoś, kto chciałby, kto fajnie by całował. Nie wiem, przypatrzmy się może, co? Jak on wygląda? Dokładnie. No nie wygląda zbyt fajnie. No dobra, nieważne. Chodźmy stąd lepiej. Ja, tu mamy jeszcze jakiegoś ziomka. Oczywiście go rozwalamy. Dobra. I co my tu mamy? Dusza dumnego rycerza. No okej.
Może być. Teraz wracamy sobie spokojnie. Bez żadnych upadków głupich. Tutaj. I lecimy dalej. Na razie idzie w miarę gładko, ale to wiecie, dopiero początek jest. Chodźmy dalej. Tu są jakieś mostki, tam jest jakiś typ. To może najpierw tych typów będziemy zabijać, bo... Wiecie co? Tak się zastanawiam właśnie, kurczę. Łuk? Pobiegać z łukiem? Czy nie? Zobaczmy. Mój łuk waży kilogram. Ja już jestem ciężki wtedy. A, Boże. Bo ja bym chciał na przykład zrobić takie bajer, żeby sobie strzelić gościowi w łapetynę. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Nie, nie wyszło. Ale czekajcie, nie kapnę. Dobra, kapnął się. Dobra, nieważne. Takie trochę głupie to było, bo... Nie powinno trafić w ten. Dobra. No pojedynczo są łatwi do ogarnięcia, więc... Dobra, weźmy sobie może z powrotem... A, dłuższą drogą pojechałem. Weźmy sobie z powrotem ten... Łomień na razie. No i dobra. Obadajmy najpierw tutaj teren. Tutaj coś się tak jest dzieje. Z tego co pamiętam, no właśnie, tam mamy pewien skok. I tam jeszcze mamy jakieś rzecz. Kurde. A dobra, ale ja na razie nie chcę skakać. Tutaj jak skoczę, to spadnę i zginę. I umrę. Słyszałem, jakby ktoś biegł. Na tych mostach trzeba uważać. Tutaj z tego co pamiętam, to się dało iść, nie wiem po co. A, mogę sobie jumpnąć niżej, ale czy ja chcę to zrobić, to nie jestem pewien, czekajcie. Najpierw się rozejrzyjmy tu, żeby nie wejść w jakiś tak, w taki sposób, że się już nie da wrócić albo coś, bo ja bym chciał zebrać tutaj jak najwięcej. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Halo, halo? Jakiś item tylko jest? Tutaj coś, tak jest? Tam może? Chodźmy dalej. O, ktoś spadł. Chyba ktoś chciał iść do mnie i mi spuścić manto. Dusza. I coś mi się wydaje, że ta podłoga tutaj się rozwali, więc może nie będę ją skakiwał. Tam widzimy ognisko. No jak widać, jest pełno jakichś dziwnych rzeczy, których za bardzo nie jesteśmy w stanie tutaj okiełznać okiem. Ponieważ... jest... tutaj dość dużo tego. Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie... W sumie nie wiem, jak zrobimy. Wejdźmy sobie tutaj na górę znowu z powrotem. Myślę, gdzie najpierw zaskoczyć. Tutaj za tą ścianę, czy tam? Bo... Tam będę... Chyba i tak będę musiał wrócić, prawda? Spróbujmy może tam, bo tam będzie trudniej doskoczyć. Za ścianę to po prostu zeskoczyć muszę, a tutaj to trzeba doskoczyć, co będzie cięższe. Uwaga, próbujemy. Uwaga. Opa. No, udało się, okej. I tutaj w ten oto sposób zdobyliśmy jajto. Kolejna azjatycka broń. Kolejna katana. Sprawdźmy sobie jajto. Jajto potrzebuje jeszcze więcej zręczności, bo 20, żeby to w ogóle nosić. Skalowanie ma podobne do Uchikatany. Katana wykuta na Dalekim Wschodzie. Wojownik obeznany z techniką Yaijutsu jest w stanie dobyć ją w mgnieniu oka. Technika ta umożliwia również wykonywanie doskoków, pozwalających na szybkie rozprawienie się z oddalonymi przeciwnikami. Tutaj nie wiem, czy będę w stanie, ale Yaito ma taki fajny cios tutaj. O, coś takiego. To wygląda kozacko. Ale... Ma to też jako silny atak z jednoręcznej broni. I to właśnie przeważa tutaj na rzecz Uchikatany, że tutaj silnym atakiem mamy dźganie, a te dźganie się często przydaje, więc nie chcę z tego rezygnować. No ale w każdym razie jajto też jest bardzo dobrą bronią. Więc polecam, nie wstydzić się jej używać, jak najbardziej można, śmiało. Dobra, to co? W sumie to rozpalam ognisko, ale ja nie chcę przy nim siadać, bo się zrespią wszystkie moby.
A ja tu... Ej, no nie wejdziesz mi, tu wejdziesz. A ja chcę jeszcze wrócić na górę. Czekajcie chwilę. Poczekamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale tu są ziomki. To może jednego zlurujemy, żeby przyszedł tutaj do mnie. Po co ja mam iść do nich, jak oni mogą przyjść do mnie, dostać w pierdziel, prawda? No i siema. Wow. Tutaj troszkę deska mi przeszkodziła, ale okej. Okay. Gościu zabity. Wow, jest następny. Zapraszam, zapraszam. Nie wstydzić się. Dobra, idą. Znaczy na razie jeden idzie. Rachu ciachu i po strachu. Czy jeszcze ktoś tutaj jest? Dobra, zjeżdżamy na pałę. Okej, nie widzę nikogo, żeby tu się chował. Ale czekajcie, to jeszcze może być nie wszystko. Tutaj muszę iść jakoś steady. Powoli, 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 powoli. Kępka kwitnącego mchu aż razy 3. No to super znajdźka. Przeskakujemy jak najszybciej. Tam dalej już nic nie było, z tego co wiem. Także chodźmy stąd. Żeby tu nie spaść w jakimś okrutnym momencie. Rozwalę sobie to i sprawdzę. No nie, tam raczej nic już nie ma więcej. Czyli co, teraz idziemy tędy, tak? Czy tu jest ktoś w stanie nas strącić albo zrobić nam jakąś krzywdę? Tu trzeba uważać na ten most, bo to jest wow, przerąbane. Ja pierdzielę. Uff. Wow, jakiś... Ognisty bies. Jakiś ognisty... Nie da się tego rozwalić, to wygląda jakby się dało tak, wiecie, opuścić, że mamy taki półmostu albo coś w tym stylu. Tam był item jakiś, ale dobra, olejmy to na razie. Zobaczmy, że tutaj coś jest. W tych itemkach. Chyba nie. Idźmy dalej. Tu się da... Wow! Bez takich mi tu, co? Pytanie, czy tu się opłaca wejść w ogóle? A jeśli tak, to po co? Chyba nie. Chyba się nie opłaca wejść, co? Tam jest jakiś przedmiot, ale jak tam wejść, to nie wiem. Może dałoby się zaskoczyć po prostu. Ale to może na dole zobaczymy, nie będę tutaj ryzykował głupio. Chodźmy niżej. Patrzcie, ile to jest krwi. To oznacza, że to jest przerąbany motyw pewnie. Kolejne jakieś itemy. Rozwalmy je sobie spokojnie. No i dobra, i tu jest jakiś przedmiot. Podnieśmy go sobie spokojnie. Człowieczeństwo tylko jedno, więc... No nie było to jakieś super rozsądne, żeby ryzykować aż tyle dla człowieczeństwa. No ale dobra, udało się. Chodźmy dalej. Się obawiam tutaj, że... Kurczę, nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu zaczną mnie znowu napierdziać strzałkami, wiecie? Dlatego ja cały czas z podniesioną tarczą chodzę. W sumie to powinienem zmienić na pajęczą tarczę. Też taki głupek ze mnie. No dobra, chodźmy dalej. I co my tu mamy? No już dalej nic nie mamy, nie? Ten to już nie przejdziemy. Podoba mi się to, że tutaj tak daleko można widzieć rzeczy, tak daleko się wygrywają. Tam widzimy jakieś robale w ogóle, jakieś tam muchy latają, w ogóle te bagno jest, tam jakieś itemy. Bardzo ładnie to wygląda. Super mi się to podoba, że tak dużo rzeczy możemy widzieć z daleka. No i teraz pytanie, jak tu jakoś wrócić sensownie na powierzchnię, prawda? Bo czekajcie, tędy to tu nie. Przeważnie są pokazane różne drabiny pochodniami, ale nie widzę tutaj żadnej pochodni, która sugerowałaby drabinę, prawda? Tu mamy niby ten, ale tutaj drabiny żadnej nie ma. Tutaj też nie widzę drabiny. Da, to co, próbujemy tędy iść? Wow. Ja pierdzielę, ale żem teraz prawie spadł, jak debil. O Jezu. Puls 1500-1900 pozytywnie. Dobrze, że nie mam tego pulsomierza, co tam niektórzy zawsze mają, jak grają w horrory albo coś, bo już byście widzieli, że serce stoi tu obok koło mnie i se ogląda i gram.
Dobra, to... To czekajcie, to ja jeszcze nie chcę tego rozpalać. Mam jakichś ziomeczków, jakiś ninja i jakiś Kapitan America. Pełno tych znaków jest, super, podoba mi się to. Tu jest drabina. A czy to coś jest? Nie. To chodźmy po drabinie do góry. Oby mnie to nic nie zatruło, bo na drabinach jestem w sumie... Wiecie. Jakiś gościu się schował w tym i myśli, że kurde jest zajebisty. Nie wiem na jakiej zasadzie myślał, że jest zajebisty, no ale jakąś filozofię miał, tak? Od tego się bronimy i dipsujemy typka. Dobra. Okej. Teraz easy, powolutku. Pójdźmy tędy. Tutaj coś mamy? Jakiegoś niegrzecznego pana, który zechce nas zaatakować, czy nie? A nie, my tu mamy to... Aha, i tu jest ta drabina. Dobra, no to idziemy tak, w ten sposób. Teraz sobie zejdziemy na dół, prawda? Spróbujemy sobie to ogarnąć. Hopsia. I proszę bardzo, strój cienia. Schowajmy się tu gdzieś za ścianką. I sprawdźmy, o co chodzi w ogóle z tym strojem cienia. Zobaczcie. Jest lżejszy na pewno... od zbroi z czarnej skóry, ale też ma troszkę mniejszą defensywę. Aczkolwiek na trucizny i krwawienie jest idealne z tego co widzę. Ubiór z czarnego materiału noszony przez szpiegów ze wschodniej krainy. Zaprojektowano go tak, by nie utrudniał korzystania z ich unikalnej sztuki walki. Poświęca ochronę na rzecz większej mobilności. Zapewnia między innymi odporność na krwawienie i trucizny, co pomaga szpiegom wykonywać ich zadania. Załóżmy sobie to. Rękawice bojowe cienia. Załóżmy. I nogawice cienia. Widzę taka sama ciężkość co buty czarodzieja, czyli są naprawdę, naprawdę lekkie i nawet o wiele lepsze niż moje. No i co? Maska cienia, co? Maska cienia też niby zarąbista. No i tak to wygląda. No wyglądamy jak typowy ninja, tak? Chociaż tak nie do końca może zgrabnie. No dobra, jesteśmy ninja, nie? Chodźmy, jako ninja pozwoli nam to się bardziej wtapiać tutaj w mroczne otoczenie, to po pierwsze, a po drugie ma dość duże statystyki defensywne przeciwko truciznom, więc to się na pewno przyda. Dobra, to idziemy dalej. Tam widzę, że się dało wejść i chyba zjebałem, no właśnie, mogę przecież tam wskoczyć. Słyszałem psa gdzieś niedaleko. Okej, schodzimy tędy, bierzemy to. Mogę tędy przejść jakoś? Nie mogę. Schodzimy znowu tędy. Dobra. No i co? Dalsza wędrówka jakaś. Mój gościu zauważył. Dobra, poczekajmy na niego. Ja nie będę specjalnie do nich biegł, bo mi się jeszcze więcej osób tam zauważy, że ja jestem. Ja poczekam po prostu, aż oni przyjdą do mnie. Tam jest pies jeden. Tamten nie potrafi przybiegać. Coś tam ćwiczy. On tutaj drabiną będzie szedł.
Dobra, nieważne. Nie wiem, czy on pobiegł po zakupy do sklepu, czy... Czy do mnie. Co my tu mamy? Czy my tu mamy cokolwiek? Nie. Możemy sobie zaskoczyć ewentualnie, chyba w tym kierunku. O, właśnie. I teraz powolutku, powolutku. Chyba słyszę, jak ktoś strzałkami rzuca. Tutaj jest gościu, no to chodź. Hono, 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 hono. No super cios zrobiłeś, ale się podpisałeś, kolego, kurde. Wymiatasz. Dobra, pytanie, który to cwaniak strzela do mnie strzałkami? Tam gdzieś jest, tak? Nie widzę go. Ja tam do niego muszę dobiec, bo gościu mi nie da spokoju. Tu był pies, gdzie on poszedł? Dobra, tam jest ten typo. Dobra, on sobie spadł do wulkanu, hehe. Jep, jak chciał mnie zepchnąć, jakie to było okrutne teraz. Wiedział, że tu mam przepaść. Ciekawe, czy oni mają takie wbudowane jakby sztuczną inteligencję, że jak widzą, że jestem blisko spadu jakiegoś, to że mnie wypychają zamiast atakować. Czy po prostu używają tego losowo. Ciekawe. Bardzo ciekawe. A ten frajer gdzieś tam jest, tak? I strzela we mnie. Niemiłosiernie. Ja nie jestem pewien, czy ja chcę tędy pójść. Bo tędy tam już dalej nic nie ma, tak? Mógł tędy zejść. Gdzieś tam niżej. Kurde, no tutaj jest bardzo dziwnych dużo rzeczy. Teraz schodzimy tędy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Okej, idziemy dalej. Tu nic, okej. No to co? Dalej, 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 dalej. Tam można spaść. Tu, tutaj, tak, tak. No dobra, to co? Spadamy. Okej, podnosimy item. Tutaj ktoś się rzuca na nas. Tu jest gość jakiś, nie wiem, wydawało mi się. Wow. Nie biegaj tak, bo spadniesz. Nie widzisz, że tu jest stromo, ziom? I znowu przez deski. I znowu przez deski. Dobra. Nie chciałem tego zrobić, no ale dobra, wyszło fajnie. Dobra. Co, tu jest drabina na dół. Tyle, że ja chcę iść na górę, bo na górze jest ten cham, który strzelał we mnie tymi strzałkami, więc... Gdzie tu jest drabina i czy w ogóle jest? Byłoby miło, gdyby jakaś była. Tylko jedna? Wiem, że dało się gdzieś zeskoczyć jeszcze. Czekajcie, tu jeszcze jest ten. Dałoby się tędy zejść? No gdzieś tam się dało, ale czekajcie, czy to jest... Czy to było mądre teraz, co zrobiłem? Czekajcie, tu się wchodzi do jakiejś jaskini, ja tędy nie chcę na razie wejść, ja chcę iść do góry. Słyszę strzałki. Skąd on strzela? Tu jest. Spadaj. Ale poleciał. Uff, okej. No to ten niemiły pan ogarnięty, tak? Następnie idziemy sobie tędy. Jest kępka, czyli mamy dowód na to, że gość umarł. Następnie idziemy tędy. Tu jest kolejny ziomuś, który myśli, że jest silny. Ale szybko wyprowadzamy go z błędu. Ładnie. No dobra, z tego co widzę na razie nie jest źle, ale jeszcze wiecie, nie chwalmy dnia przed, kurde, dobrą popijawą wieczorem, bo może być źle. I tutaj mamy takie coś, co z zewnątrz było, dało się widzieć. Można to z zewnątrz zastrzelić, a można zajść tutaj i to jakoś ładnie tutaj rozwalić. Spróbujmy to ogniem spalić na przykład. Okej, okay, jakieś obrażenia są, tak? 121, dobra, to damy radę rozwalić to. Jednym magazynkiem, że tak powiem.
Idę tam. Jeszcze chyba jeden cios będzie. No i proszę bardzo, rozwalę. To jest... W tym miejscu jest potężne zaklęcie. Wow, wow, widzę typa, który tam pluje we mnie. W tym miejscu jest potężne zaklęcie o nazwie Piromancja, wewnętrzna moc. Mam nadzieję, że nie zapomnę, to zaraz wam o tym poczytam, tylko najpierw muszę tego Fagasa tutaj wyjaśnić. Aha! On się sam wyjaśnił, tak? Moja zajebistość go dosięgła, jak tylko podbiegłem. Dziękuję, tak się gra w tą grę. Nie, on chyba stwierdził, że... Kurde, nie trafię go pod tym kątem, będę musiał jakoś zmienić kąt, żeby dobrze strzelać, więc się przesunę i pewnie gdzieś pobiegł w pizdu i spadł, jaki debil. No ale dobra, good for me. Gdzie my tu mamy czary? Tu. Wewnętrzna moc. Piromancja karminy, która ujarzmiła moc płomieni, by wzmocnić swe wnętrze, na krótko zwiększa siłę, wytrzymałość kosztem punktów życia. Czyli z każdą sekundą punkty życia nam maleją, cały czas jesteśmy jakby ranieni, ale dzięki temu mamy mega siłę, mega wytrzymałość. Potężna moc pochłania siłę życiową rzucającego i, jak wszystkie niebezpieczne zaklęcia, wewnętrzna moc przez eony pozostawała taje. Pamiętajcie, ona jest taje. Kurwa, tłumaczenie remastera for the win. Będziemy tego używać. Jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że się zmieniła trochę animacja wyglądu tego czaru, bo wtedy się świecimy na czerwono, ale świecimy się trochę inaczej na czerwono, niż świeciliśmy się na czerwono w pierwotnej części gry. No i dobra, tutaj mamy jakiegoś zbereźnika, który próbuje być silny. Ale nie, ja mu w dupę strzelę kataną. I teraz raku ciachu. Otychamy. Dobra, krwawienie weszło, co prawda była cenzura w postaci zajebistej kamery na deski, ale zaufajcie mi, to było krwawienie. Dobra, tu jest jakiś ziomuś, który coś tam ćwiczy, jakieś ciosy niby. Okej, fajnie, fajnie robiłeś, no. Świetne te ciosy miałeś. Idźmy dalej. I pytanie, czy ja tu coś mogę sobie ten ugrać? Tu jest drabinka. Tylko, że rozwalona. No, na nią nie mogę wejść. A tam? Hello? Anybody's home? Dobra, przyszliśmy tędy. I teraz czekajcie, ja tam nie chcę jeszcze iść. Ponieważ ja chcę tutaj te deski wszystkie poogarniać, nie? Ja nie jestem pewien, czy ja po wszystkich deskach pobiegałem tak jak chciałem. I pozwiedzałem to wszystko ładnie. Czekajcie, wejdźmy może gdzieś na górę i z góry będziemy patrzeć po tych wszystkich rzeczach. I do tego jeszcze rośnie tutaj moje ciśnienie na myśl o tym, że ja przy tym ognisku nie siadałem. Co oznacza, że jeśli zginę, to pojawię się bardzo daleko. I to jest hardcore, nie? To jest, kurczę, rozpal tylko jedno na świecie, ognisko challenge. Okej, czy my tutaj coś mamy jeszcze? No nigdzie nie widzę żadnego światełka, więc raczej podniosłem wszystko. Nie jestem do końca pewien, bo też nie wymiatam w tą grę. Ale to wygląda, jakby wszystko było podniesione. Dobra, nie zwlekajmy tak z tym wszystkim, bo... w końcu jestem rozpalony, tak? Nie zapominajmy o tym. W sensie rozpalony, jestem w formie człowieczej. Sorry, slang z trójki. Jestem w formie człowieczej. Ani nie mam gorączki. Jestem w formie człowieczej, dlatego jesteśmy narażeni na ataki złowrogich graczy. Jednak jestem w białej drodze, co powoduje, że ja jestem na samym końcu listy do najazdów, więc jest szansa, że mnie aż tak szybko nie dojadą. Tam była rzecz na dole, ja nie jestem pewien, czy ja tam nie skoczę sobie zaraz, tylko może najpierw ogarnę temacik tutaj. Co my tu mamy w ogóle? Czekajcie. Aha, tu jest drabina, tak? I... ja se schodzę tutaj. I potem se schodzę tam, tak? No dobra. Wow, 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 czekajcie. Ja tu widziałem przedmiot. No, to tak się nie bawimy. Tutaj jeszcze przedmiot jest. Trzeba go zdobyć jakimś cudem.
Tylko jakim cudem? Goddammit. Tutaj mogę zaskoczyć? No nie za bardzo. Tutaj jakoś. Może jakoś tam od dupy strony właśnie, bo tędy nie zejdę. No dobra, ale jeszcze chciałem tutaj ogarnąć sobie pewną rzecz, tak? Bo tutaj mamy... O coś, no mniej więcej spróbujmy tak. Okej, okay, wyszło. Beach! Mamy tutaj dziw... znaczy beach po prostu, zwykły beach. Gdzie to jest? Beach. Skalowanie z B, aczkolwiek bicze są dość mierną bronią, jeśli chodzi o tą część. Z każdą następną częścią bicze zostały poprawiane, że już zaczęły być takie jakby viable. A tutaj są takie mech. Skórzany bicz nie został stworzony z myślą o walce, jego jest właściwie bezużyteczny w starciach z opancerzonymi przeciwnikami, ale potrafi nieźle pokiereszować tych, którzy zbroi nie noszą. Nie wiem jak to jest w tej części, kurczę, nie jestem pewien na 100%, ale w każdej następnej było tak, że bicz potrafił jeszcze przenikać przez obronę tarczą. Wiecie, jak ktoś się tarczą bronił, to my tym biczem tak tam tak, wiecie, okrążamy tą tarczę i on wtedy dostaje dipsy. Więc tarcza nie pomaga. Swoją drogą mamy tutaj jeszcze wielki topór Smoczego Króla. Zapomniałem przyznać, przepraszam bardzo. Ten topór wykonany został z ogona ziewającego smoka, dalekiego krewnego przedwiecznych jaszczurów. Kipi on wręcz od mistycznej mocy, którą wyzwolić można chwytając go oburącz. No właśnie, silnym ciosem oburącz, jeśli spełniamy wymagania, ja nie spełniam, więc nie mogę pokazać. Silnym ciosem oburącz potrafimy uderzyć jakby w podłogę i dzięki temu taką falę energii wypuszczamy z siebie dookoła. Jest to dość fajne. Swego czasu zrobiłem to chyba jako challenge One Hit, One Dead, jak walczyłem z gargulcami dzwonu. Dobra, to chyba jeszcze nie koniec naszego spadania na dół. Wow, tutaj widzę krwi pełno. To może przejdźmy sobie tak, tutaj, o, tędy. Okej. Okay. Tam jest pełno krwi, goście umierali. Pytanie, czy ja chcę tutaj iść, bo tutaj patrzcie, można iść tam gdzieś w pizdu, ale po co? A tu nie ma żadnych itemów, ani żeby spaść. A na dole tam jakaś drabina, jest jakieś rzeczy w ogóle. Dobra, ale żeby spaść albo cokolwiek tutaj ogarnąć, to nie za bardzo, więc chyba musimy iść tędy po prostu. Tylko, że tutaj ktoś się chyba rzucał na nas od razu. I co? I tu są te drabiny, co my tutaj próbowaliśmy sobie schodzić na legalu, prawda? Tak, tam jest ten przedmiot, tu są te drabiny, okej. Czyli zrobiliśmy kółeczko, wszystko wiemy co i jak ładnie. No i dobra, ciśniemy dalej. Sprawdźmy co tutaj mamy. Mamy jakiegoś robala, który ginie na 3 hity. Warto o tym pamiętać, kurczę, aktualnie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, żeby nie zawracać sobie dupy tutaj drabinami i jak będę widział, że jest mało... Fuck. Tam jest. Cholera, tam jest gościu, co... truje dupę, że tak powiem. Halo, wejdziesz mi tam czy nie? Serio, zablokowałeś się? Wow, ale żem spadł. Szybko za ścianę. A wiecie co, ja sobie może... Zauważyłem, że ja ani jednego heala jeszcze nie używałem. Wezmę sobie jednego healka. I teraz tylko chwilka i ciśniemy do tego typa. Dobra, zabity? Okej, okay, nice. Zabity gościu. Tutaj mamy set wędrowca i falcjon. Też jedna z moich ulubionych broni i będziemy pewnie z niej korzystać kiedyś. Zobaczmy sobie to. I czy tu jest płaszcz wędrowca? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wow, bo tu są te muchy. Dobra. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ja wam potem to poczytam, bo te muchy cały czas się będą respić i do mnie lecieć, więc nie mam za bardzo czasu na to, żeby jakoś przystopować. Dobra, chyba tak powinienem zrobić teraz, jak robię. Wow, 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 bo będzie ział ogniem, uważać trzeba. Dobra. Te muszki omijamy ładnie. Typów rozwalamy ładnie. Wow, 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 wow. Trochę głupi unik zrobiłem, na szczęście nie spadłem.
Okej, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej. Co my tutaj mamy dalej? Gdzie są muchy? Nie widzę much. Dobra, szybko trzeba zrobić jedną rzecz pewną. Tutaj zmieniamy. Okej, tu jest mucha. Dobra, zabita, ale kolejna przykład. Okej, założyłem pierścień, dzięki któremu będę mógł biegać po różnych trujących, niefajnych. Wow, ile tu jest typów. Dobra, zobaczmy, czy ogniste robale będą ginąć od ognia. Jak będę trafiał, oczywiście. Dobra, za dużo to nie dało. Zrobimy więc taki bajer może, co? Dobra. Wyszło w miarę ładnie, aż się sam zadziwiam. Dobra, on spadł, niestety nie dobiłem typa. Niestety. No okej. No i teraz wygląda na to, że musimy po prostu biegnąć po tych bagnach wszystkich. Tam jeszcze coś leży. Weźmy sobie tą burzę. Okej. No i dobra, jesteśmy zatruci. Biegniemy do najbliższego ogniska. A potem dopiero będziemy bagna zwiedzać, okej? Tutaj mamy pierwsze ognisko. Rozpalmy sobie je. Siądźmy przy nim obowiązkowo. Dobra. Mamy tutaj pełno różnych znaków. Chodźmy jeszcze tak bonusowo, bo odcinek długi, ale chodźmy bonusowo jeszcze tutaj. O, tutaj wcześniej patrzyłem z góry. Taki kanał duży był i to właśnie jest to miejsce. Tutaj mamy jakąś skrzynkę, otwórzmy sobie ją. Smocza łuska. Sprawdźmy to. Wzmocnienie smoczych broni. Smocza łuska do wzmocnienia smoczej broni, wyciągnięta ze starożytnego smoka. Smoki łuski są jednością, a apostołowie transcendencji dotarli na sam kraniec ziemi w poszukiwaniu bezcennego skarbu, jakim jest wieczne życie starożytnych smoków. Cokolwiek to znaczy. Także mamy smoczą łuskę, którą zdołaliśmy wyjąć z dupy. Z dupy po prostu, no bo kto tutaj daje smoczą łuskę? What the fuck? Czyja to jest baza, że tu chowa smocze łuski? What the hell? Dobra, i pozytywni, w przyszłym odcinku będziemy sobie penetrować ładnie całe bagna i zabijać przeciwników na bagnach. Będziemy, że tak powiem, truć dupę na okrągło. No i będzie ciekawie. Łapka w górę za to, że udało mi się ani razu na razie nie zginąć w Blighttown, i to jeszcze w tej gorszej części, bo teraz te bagna ja przynajmniej uznaję za już łatwiejszą część. Tamte deski były gorsze, bo łatwo można było spaść, toksyny rozpraszały, pełno było takich mobków, które spychały gdzieś i tak dalej. Tu przynajmniej nie możemy spaść, co prawda będę cały czas chodził zatruty, ale trucizny nie są aż takie straszne jak toksyny. Także no, to było na tyle. Trzymajcie się pozytywnie.